Szanowni towarzysze, obywatele, droga młodzież, obchody pierwszomajowe w Polsce mają długą i bogatą tradycję. Tradycja ta sięga roku 1890. Dziś, w przededniu święta majowego, spotykamy się na Akademii Miejsko-Gminnej, aby złożyć hołd robotniczym tradycjom, podkreślić znaczenie pokoju, więzi międzynarodowej, współpracy narodów, tak ważnej dla przyszłości świata, aby również porozmawiać o naszych polskich sprawach, ocenić dokonania minionego czasu. W imieniu Komitetu Organizacyjnego Obchodów Święta Pracy serdecznie witam przybyłych na dzisiejsze spotkanie członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego, bezpartyjnych, członków organizacji młodzieżowych, kombatanckich, kobiecych i społecznych. Szczególne pozdrowienia kierujemy dziś w stronę weteranów walki i pracy. Pozdrawiam w imieniu Komitetu Organizacyjnego weteranów ruchu robotniczego, członków organizacji kombatanckich. Myślę, że wspólnie uczestnicząc w dzisiejszej Akademii wyrazimy szacunek dla robotniczych tradycji i dokonań. Pozwólcie, że we wspólnym imieniu powitam uczestniczących w Akademii. Kierownika Rejonowego Ośrodka Pracy Partyjnej w Mogilnie, Tejsza Mariana Janusa. Prezesa Miejsko-Gminnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Tejsza Henryka Furtak. Przewodniczącego Miejsko-Gminnej Rady Narodowej, a zarazem prezesa Miejskiego Komitetu Miejskiego Ludziaka. Przewodniczącego Miejsko-Gminnej Rady Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, Tejsza Polackiego Mieczysława. Naczelnika Miasta i Gminy, Tejsza Stanisława Malenowskiego. Szefa Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych, majora Jerzego Wiśniewskiego. Program dzisiejszej krótkiej Akademii jest następujący. Okolicznościowe wystąpienie przewodniczącego Komitetu Obchodu Święta Majowego, wręczenie grupie obywateli listów gratulacyjnych pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Partii i pierwszego sekretarza naszego miejsko-gminnego komitetu. Po zakończeniu części oficjalnej obejrzymy okolicznościowy program artystyczny przygotowany przez nauczycieli i dzieci ze szkoły podstawowej nr 1. Poproszę też Romana Pawłowskiego o zabranie głosu. Miasta i gminy. 99 raz w historii światowego i polskiego ruchu robotniczego wyjdziemy na ulice miast, by w pochodzie majowym demonstrować międzynarodową solidarność ludzi pracy. Współdziałania wszystkich. Thank you.
mogli żyć w coraz piękniejszej, bogatszej, sprawiedliwie i mądrze rządzonej Polsce Ludowej. Nim jednak wywalczono dla wszystkich ludzi równy kawałek chleba, równe prawo do nauki i kultury, cały naród przeżył okrutne dni. Thank you.
dzieci. I tak wspólnie przygotowaliśmy naszą pierwszą majową akademię. My tą jak zwykle sztywną część oficjalną, wy za to piękną część artystyczną, patriotyczną, w sposób nastawioną i co? Jesteśmy zbudowani bez potknięć. Nasz program, sądzę, wszystkim się bardzo podoba. Serdecznie wam za pracę. Thank you.
biało, tak? Krywasz, tak? Dany to wszystko. A to u góry to też będzie tam wydruk, tak? Wiecie, tam jest? Nie. To jest licznik i na odwołej materii. Ale to, że ostrość to jest sama ustawa, tak? Jakbym tam się to skierujesz, to... Tylko zmieniasz tu palcami, jak dusisz, to zmieniasz ogniskowo. Daleko blisko. W sumie nie jest... To W roku ubiegłym oddano 184 mieszkania.
Załoga 344 osoby, w tym przypadku Zlada Popielskiego. Linia Rynkowa podtrzymała przedsiębiorstwo Klacza na budowę osiedlowej ciepłowni i rozwoju terenów odbudowy bloku mieszkalnych. Tu przedstawiciele prefabrykatu. Wielkości 159 milionów. I przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Mogile. Chcielibyśmy serdecznie podziękować pracownikom przedsiębiorstwa za właściwe, piękne przygotowanie miasta i jego ulic. Zakład handlu. Wspólnie pracownicy Zakładu Handlu Działu Budownictwa WZGS. Kolejarz. Wśród kolejarzy najbardziej aktywni zawodowo i społecznie. Michałczyk Marian, Michałczyk Stanisław, Dominia Ranczyk, Kucal Józef, Osiecki Jedno, Piernik Paweł, Wyglewicz, Rajny. Przez pracowników PKS szczególnie oczywiście od tego, gdyż łączy się z ich branżowym świętem. Do wyróżniających się pracowników należą Minety Tadeusz, Słówka Heroni, Alwin Henryk, Mejka Czesław oraz czterej bracia Sobczakowie. Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo Transportowe Budownictwa Heroniczki Roman Bohaterowicz, Edmund Lepszy, Józef Gatiński, Stefania, Stanisław Brzechowa, Marian Wyśniewski, Tadeusz Bójka, Andrzej Bartowski, Ryszard Wioskie, Andrzej wykonuje szeroki zamówka Sylwester, Łowski Czesław, Łódkowski Józef i Edgard, Brylmacki, Gajowin Henryk i rejon dróg publicznych, który działa i utrzymuje drogi na terenie 9 gmin, o łącznej długości ponad 1000 km. Zadania roku bieżącego w ramach remontów kapitalnych są wyższe o 22% w stosunku do wykonania roku 1987. Rejony dróg, poza pracą zawodową, duży nacisk kładzie się na rozwój sportu i rekreacji, o czym świadczą wyniki uzyskane przez drużynę piłkarską i drużynę tenisa stołowego w rozgrywkach międzyzakładowych na szczeblu rejonu dróg publicznych Bydgoszczy. Zadania planowe wykonała 108%. Prowadzi się zakładów produkcyjnych. Ten zakład produkcji na Klatrze oraz 26 zakładów usługowych o różnej działalności, w tym 17 na zwyczajowanym rozwaniu. Sprawdzę do obszaru Klatki Trzeci. Zanimki, pracownicy, stołem. Flinca. Idziemy z pozycji w Mogilnie, zatrudniającej 350 pracowników oraz 60 uczniów. Załoga składa się w 70% z kobiet. Spółdzielnia prowadzi działalność w 33 placówkach detalicznych, 15 zakładach gastronomicznych, 7 zakładach produkcyjnych oraz 9 punktach usługowych. Oraz załoga zakładu produkcyjnego w Górni Wód Gazowych. Barwy, biało-czerwone, czerwone, załoga gminy spółdzielni, zatrudniającej ponad 600 pracowników. Zadania gospodarcze roku 1987 zostały wykonane z nadwyżką i osiągnięto zysk w wysokości ponad 76. Tak bardzo oczekuję. Zrobiłem numer. Ja mu ten napis lepiłem.
Grażyna! Uśmiech numer 5. Krzysiu Korbas, pierwsze miejsce. Na drugim miejscu Joasia Bukowiecka i Arecka Agnieszka, po 10 lat. Na trzeciej pozycji Marta Sosnowska, lat 8. Prosimy o odbiór nagrody. Thank you.